Piknik Husarski jest to dwudniowa impreza. W sobotę tradycyjnie odbywa się rekonstrukcja znanych bitew historycznych. Drugiego dnia uroczystości rozpoczynają się od uroczystej mszy świętej w Bazylice w Pułtusku. Grupami rekonstrukcyjnymi przedstawiającymi rycerstwo z okresu Bitwy Wiedeńskiej z królem Sobieskim wraz z małżonką. Ktoś może zapytać, a dlaczego w Pułtusku? Ano, dlatego, drodzy Państwo, że biskup Dąbski, biskup Płocki, który rezydował również w Pułtusku, miasto Pułtusk było miastem biskupim prawie 700 lat, wystawił jako jeden z nielicznych biskupów właśnie pod Wiedeń husarię, co w tamtych czasach oznaczało dosyć poważny czyn, nie tylko wymagający pieniędzy, środków, ale też i odwagi, i patriotyzmu. Po raz trzeci Lasy Państwowe biorą udział w pikniku z husarią. Tym razem chcemy przybliżyć mieszkańcom Pułtuska i młodzieży historię leśnictwa poprzez przedstawienie sprzętów, jakie służyły do pomiaru, do odbiórki drewna, do cechowania drewna. Przy okazji też staramy się promować nasze sadzonki, które tu przy okazji tego pikniku są rozdawane mieszkańcom. My organizujemy Polską Ligę Husarską i wielki finał właśnie tejże ligi w Pułtusku na zamku, gdzie odbyła się rekonstrukcja bitwy pod Wiedniem wczoraj oraz turniej ogólnopolski o pierścień lwa Lechistanu. I po cyklu turniejów przez cały rok została wybrana właśnie dziesiątka najlepszych husarzy, którzy właśnie w tym momencie się zmierzą o palmę tego najlepszego, czyli taki swoisty mistrz polskich husarii. Za chwilę będziemy świadkami walki najlepszych 10 husarzy, którzy będą dzierżyć miano mistrza Polski, można powiedzieć, tego roku 2020. Turniej polega na zaliczeniu trzech konkurencji, czyli pierwsza za pomocą szabli, trzeba wykazać się hartem i sprawnością oraz szybkością. Potem mamy specjalną broń, jaką jest pałasz, czyli jest taki krótszy miecz, którym jeszcze husaria jako ostatnie rycerstwo w Europie, to byli ostatni rycerze, walczyła i przełamywała wroga, gdy kopie się złamały. Oraz na końcu ta sztandarowa broń husarska, znana, taki sygnał, czyli kopie, tak? Kopie, które osiągały 6 metrów, więc warto obejrzeć, warto wspierać husarię też w lasach. Czasami jeździmy po tych lasach,